Ostatnie spotkanie drugiego dnia wielkiego finału 18 Przemyśl 2018. To rocznik 2000, który nie miał, jako jedyny rocznik, nie miał swoich kadr wojewódzkich, bo była reorganizacja. Ale troszkę czasu trzeba upłynęło, żeby zweryfikować tych najlepszych graczy. I to właśnie tutaj te finały Przemyślu pokazują siłę tego rocznika. I po trenerze Puchalskim, trenerze kadry U16 połeczkę przejął trener SMS-u PZKOŚ, pan Mariusz Jędbalski. Za niedługo się spotkają ci zawodnicy. No i będziemy trzymać za nich kciuki na Mistrzostwach Europy. Póki co wiemy już, że na pewno do czwórki najlepszych drużyn z tej grupy awansują Asseco Gdynia i Tref Sopot. To są drużyny, co mają po 4 punkty i oni już są w czwórce, oni już są w półfinałach, oni są w strefie medalowej. Natomiast Polonia, no niestety, będzie grała o miejsca 5-8. A dziewczyny wybiorą najprzystojniejszego juniora i damy mu nagrodę, wyjazd na weekend do Zakopanego. Masz kogoś na oku? Nominujesz kogoś? Kogo? Numer? Numer i drużyna. Kto? Tak? Ale nie może być z Przemyśla. Nie może być z Przemyśla. Nie. A wy wiecie, że ja cały czas filmuję. Cały czas jesteście na żywo w internecie. Pozdrawiamy. Bo mój aparat jest najnowszy i łączy się Wi-Fi z internetem. Pomachajcie wszystkim. Jesteście w ukrytej kamerze. Big Brother, to ja. Puchalski brawa bije, zadowolony pewnie ze swoich podopiecznych. Jutro będą walczyć z Asseco o pierwsze miejsce w grupie. A w drugiej grupie tamty jeszcze jest, jeszcze różnie może być. Sporo kibiców znowu na hali Posirów Przemyślu. Ja liczę, że to jest grupa około 300 osób i na pomarańczowo, jak oranż, jak Holandia, jak królewski kraj. I najmłodsi mają też swoje koszuleczki. Proszę Państwa, na tablicy już 99 punktów. Niewiele brakowało, gdyby Adamek by rzucił set. Zaliczone. Można powiedzieć, że wjechał Rudy 102. Cztery pancerni, bo 102. Zaliczone czy nie? Zaliczone? 23 punkty dla Polonii. Daniel Majewski i szansa na 4-punktową. I tak też się stało. Nie, przepraszam, to Polonia teraz miała akcję. O, Rudy może wjechać, a nie musi. O, już za dużo tej koszykówki. 8 meczy, wczoraj 44. 99 do 72.
gra, przemyśla. Czasami się mylę, no ale co zrobić? I mylą się ci, którzy nic nie robią. Robimy znowu wywiad. To który ci się ten chłopak spodobał? Z jakiej drużyny chociaż powiedz? No nie wiem, czy pana. Za dużo, nie? Tego towaru. Jak co pytać mnie, jak wszystkich znam, jakie mają charaktery, jakie mają talenty, wszystko powiem. Dobrze. Ja już będę kończył. Do usłyszenia. Do jutra. Dwie odpowiedzi już mamy. Czekamy na kolejny.